Good evening and welcome to our final Sabbath together. Dobry wieczór i witam wszystkich w dniu sabatu. It's been quite a fast 11 days. Szybko minęło te 11 dni. But the good news is, ale jest dobra nowina, that soon we'll be able to meet under the tree of life. Że wkrótce będziemy mogli się spotkać przy drzewie żywota. We won't have to have any translation at that time. W tym czasie nie będziemy potrzebowali już żadnych tłumaczy. But we'll be able to speak, one language. Wszyscy będziemy mogli mówić jednym językiem. Would you please, pray with me as we begin? Módlmy się na początek. Father in heaven, you promised that you would send your latter rain. Ojcze w niebie, obiecałeś zesłać późny deszcz. And just like it's raining outside at this moment. I tak jak pada teraz na zewnątrz. Father, we pray for the outpouring of your Holy Spirit's presence. Modlimy się, by tak obecność Ducha Świętego została tutaj wylana. And that our hearts will be ready to receive. I by nasze serca były gotowe go przyjąć. Will you please take our lives and cleanse us from all unrighteousness? Prosimy, weź nasze serca i oczyść je ze wszelkiej nieprawości. Help us to realize that we are living in important times. Pozwól zdać nam sobie sprawę, że żyjemy w ważnych czasach. May we realize the great privilege that we have of living in this very moment. Byśmy zdali sobie sprawę z wielkiego przywileju, my możemy żyć w tych czasach. Daj nam obecność Ducha Świętego w tej chwili. Help us that we will be willing to follow you. Spraw, byśmy mieli pragnienie podążać za Tobą. Please speak to our hearts this evening. Przemawiaj do naszych serc dzisiaj wieczorem. And may we, hear you in Jesus' name. I spraw, byśmy mogli Ciebie usłyszeć. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. You will turn in your Bibles to first to 2 Peter. Otwórzmy swoje Biblię na drugim liście Piotra. Beginning na początku chapter 3, rozdział 3. Verse 9. I werset 2. 9, przepraszam. 2 Peter chapter 3 beginning with verse 9. Drugi list Piotra, 3 rozdział i rozpoczynamy od wersetu 9. The Lord is not slow about his promise. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. As some men count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth with its works will be burned up. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu roztopią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Since all of these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Looking for and hastening the coming of the Lord God, on account of which the heavens will be destroyed by burning and the elements will be melted with intense heat. Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. We are living in the very end. Żyjemy w czasach samego końca. And it is important that we have our lives connected with Jesus Christ. Jest bardzo istotne, by nasze życie było połączone z Jezusem Chrystusem. We have the privilege of being in the place where all the disciples wish they had been. Mamy przywilej znajdowania się w miejscu i czasach, w których wszyscy uczniowie apostołowie pragnęliby żyć. We have the privilege of being able to live without seeing death. Mamy przywilej życia without? Mm-hmm. Now? Yeah. We could. We could have the privilege without seeing God, without seeing death, because he could come.
Mamy możliwość spotkania Jezusa bez śmierci. We have the privilege of being able to see Jesus face to face soon in the clouds of glory. I w końcu przywilej zobaczenia Jezusa twarzą w twarz przychodzącego w chwale. And the day is coming faster than any of us hope or think. A ten dzień nadchodzi szybciej niż wielu z nas się wydaje. And God is in the business of changing character. A Bóg jest w trakcie zmieniania charakterów. Through this camp meeting we've been learning various lessons. Poprzez ten kamp uczyliśmy się różnych rzeczy. I told you about my father's truck. Opowiadałem wam o ciężarówce mojego ojca. And now the angels were holding up the back end running down the road. Aniołowie podtrzymywali ten samochód podczas gdy on jechał. And we learned that protection comes from God. I dowiedzieliśmy się, że ochrona pochodzi od Boga. I told you how we had been praying for water at our summer camp. Opowiadałem wam, jak modliliśmy się o wodę podczas kampu letniego. Because the wells had gone dry. Dlatego, że studnie wyschły. And that Jesus is dependable in times of need. I Jezus jest osobą, na której można polegać w czasach potrzeby. You remember the story of Caleb. Pamiętacie historię Caleba? And how he was chasing out the giants out of the land. Jak ścigał olbrzymów w Kanaanie. And we learned that I can do all things through Christ who strengthens me. I dowiedzieliśmy się, że mogę uczynić wszystko w Chrystusie, który mnie wzmacnia. You remember John Thurber? Pamiętacie Johna Ferbura? He was the big man who was trying to find something to eat. Był tym olbrzymim człowiekiem, który próbował chwycić coś do zjedzenia. And then he saw those eggs sitting on the table. I zobaczył jajka na stole. And he quick grabbed those eggs. I szybko je chwycił. Found out they were rotten. I okazało się, że były zepsute. And God wants to get all this rotten stuff out of our lives. I Bóg pragnie wyrwać z naszego życia wszystko to, co jest zgniłe i zepsute. He wants to get the sin and get it all out of us. Pragnie wyrwać grzech z naszego wnętrza. Because it does make us ill. Dlaczego, że on sprawia, że chorujemy. And it also gives a bad witness for the King of the Universe. I daje i jest złym świadectwem odnośnie naszego króla. We learned about the model that belonged to my brother. Słuchaliśmy o modelu samochodu, który należał do mojego brata. And we learned that broken things are best left in the master's hands. I nauczyliśmy się, że zepsute rzeczy ich najlepszym miejscem jest w rękach mistrza. And we also learned that we can take our problems to God and he will fix them. I nauczyliśmy się, że możemy nasze problemy zanieść do Pana, a on je naprawi. But if I try to repair it myself, I'm going to run into trouble. Ale kiedy będę próbował samemu je naprawić, popadnę w kłopoty. Do you remember the hermit and the king? Pamiętacie pustelnika i króla? And we learned there that the king loves us so much that he works to become our best friend. Dowiedzieliśmy się, że Król kocha nas tak bardzo, że robi wszystko, by stać się naszym najlepszym przyjacielem. And he changes our character from the inside out. Zmienia nasze charaktery od wnętrza. And we become best friends with the King of the Universe. I wtedy możemy się zaprzyjaźnić z Królem Wszechświata. Remember the money that I was using selfishly. Pamiętacie pieniądze, które wydawałem w sposób egoistyczny? How God led me to that little orphanage. Jak Bóg poprowadził mnie do tego małego sierocińca. And we learned that compassion for others makes life enjoyable. I wtedy się nauczyliśmy, że współczucie innym jest rzeczą bardzo radosną. Do you remember Mr. Wong? Pamiętacie pana Wong? Do you know my best friend Jesus? Czy znasz mojego najlepszego przyjaciela Jezusa? Let me tell you about my best friend. Pozwól, że ci o nim opowiem. And we learned that becoming a peacemaker is God's purpose for all of us. I nauczyliśmy się, że stawanie się czynicielami pokoju jest Bożym celem dla nas. And we have the privilege of taking this gospel to the ends of the earth. I mamy przywilej zaniesienia Ewangelii światu. Then there was Gideon. Wówczas historia Gedeonie. And Gideon was looking for secret weapons. Szukał tajemniczej broni. And then God told him what secret weapons he had in mind. I Bóg mu wskazał to, co zamierzył.
And we learned there, when I am weak, then I am strong. I nauczyliśmy się, że kiedy jesteśmy słabymi, wówczas jesteśmy silnymi. As long as I go to the one who is the strong one. Wtedy, kiedy przychodzimy do tego, który jest silny. Do you remember the story of Mary Magdalene? Czy pamiętacie historię Marii Magdaleny? And we learned to sit at the feet of Jesus is what is most essential. I uczyliśmy się, że siadanie u stóp Jezusa jest czymś najistotniejszym w życiu. In fact, it is the only thing that is necessary. Faktycznie jest to jedyna rzecz ważna. And God is looking for people that will follow in Mary's example. I Bóg szuka ludzi, którzy poszliby śladami Marii. How about the man who was demon possessed? A co odnośnie człowieka, który był opętany przez demony? We learned that Jesus can change the vilest people into something beautiful. I dowiedzieliśmy się, że Jezus może zmienić najbardziej dzikich ludzi na piękne, zamienić w piękne osoby. And it doesn't matter how bad you've been. I nie ma znaczenia, jak złą osobą byłeś dotąd. Jesus doesn't ask you where you've come from. Jezus nie pyta, skąd pochodzisz. He only says, where are you going? On zadaje pytanie, dokąd zmierzasz. And he's begging for us to come and join him. I prosi, byśmy przyszli, przyłączyli się do niego. Do you remember Charlie? Czy pamiętacie Charlie'ego? Charlie had a big problem. Charlie miał pewien kłopot. He couldn't get rid of drugs and alcohol. Nie mógł pozbyć się narkotyków i alkoholu ze swojego życia. We learned there, without God I can do nothing, but with him I can do all things. I nauczyliśmy się, że nic nie mogę uczynić bez Boga, ale z nim mogę uczynić wszystko. Remember Tuan? Pamiętacie Tuana? Tuan and his pineapple garden. Tuan i jego ogród ananasowy. We learned there we must give everything to God, for he is trustworthy. Nauczyliśmy się oddawać wszystko Bogu, dlatego że na jemu można ufać. If you give to God, he will see that you have enough. Jeżeli dacie Bogu, on się zatroszczy o to, by wam wystarczyło. Then we learned about Joe. I wówczas poznaliśmy Joe. And how Joe learned that his past can be forgiven. I to, jak Joe się nauczył, że Bóg może zapomnieć o jego przeszłości. And he can have victory for the present. I może odnieść zwycięstwo. And that salvation comes by faith alone in God. A zbawienie pochodzi jedynie przez wiarę. He is the one who gives us the desire to walk in the footsteps of the Master. I on jest tym, który daje nam pragnienie stawiać kroki tak, jak stawiał je Jezus. Do you remember the Roman soldier? Czy pamiętacie Rzymianina? And the Jew? I Żyda. And we learned there that doing it God's way is always the best. I okazało się, że postępowanie według Bożych zasad jest zawsze najlepsze. When we follow the counsel of Jesus, we're going to have a great life. Kiedy postępujemy według wskazówek Jezusa, on gwarantuje nam najlepsze życie. You remember the story in New York? I historia z Nowego Jorku. The diesel truck. O ciężarówkach. And how we learned there the treasures of this world come with a high price. I okazało się, że za skarby tego świata płaci się wysoką cenę. We also learned that the narrow way is the road that leads to life. I dowiedzieliśmy się, że wąska droga prowadzi do życia. And few there be that find it. I niewielu ją odnajdzie. We also learned there that our driver knows the way and we're almost home. Nauczyliśmy się także, że nasz kierowca zna drogę i jesteśmy już blisko celu. And that's good news. I to jest dobra nowina. So Jesus is there inviting us home. Jezus zaprasza nas do domu. There will be a day soon. Wkrótce nadejdzie dzień. That holy city is going to come down from heaven out of God. Kiedy święte miasto stąpi z nieba. Everybody in this world is going to be there. I wszyscy ludzie z tego świata tam się znajdą. Doesn't matter who you are. Bez względu na to, kim jesteś. Doesn't matter when you lived. Bez względu na to, gdzie mieszkasz. But we're going to be there. Ale znajdziemy się tam. Some of us are going to be on the inside looking out. Niektórzy będą inside of the New Jerusalem, looking out. Niektórzy znajdą się w Nowym Jeruzalem.
Some will be on the outside looking in. A jedni będą w mieście i spoglądali na zewnątrz, inni będą na zewnątrz tego miasta i będą zaglądali do środka. Wishing that we were inside. Pragnąc, by byli w środku. And everybody here has the opportunity of being on the inside. I każdy, kto jest tutaj w tym miejscu, ma możliwość znaleźć się w środku. Doesn't matter who you are. Nie ma względu na to, kim jesteś. Doesn't matter where you've been. I nie ma znaczenia, gdzie bywałeś. We have the opportunity of being on the inside of the New Jerusalem. Mamy możliwość znalezienia się we wnętrzu Nowego Jeruzalem. What a privilege that's going to be. Cóż za wspaniały przywilej. If you will turn in your Bibles to Philippians chapter 6. Jeżeli otworzycie swoje Biblię na liście do Ephesians chapter 6. Liście do Efezjan, 6 rozdziale. We're going to begin with verse 10. Przeczytamy werset 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Mm-hmm. It's Ephesians. Uh-huh. Ephesians 6, verse 10. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. And go ahead and read verse 11. Put on the full armor. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Therefore, take up the full armor of God, that ye may be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm therefore. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przedstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. God invites us to stand firm for Him. Bóg zaprasza nas, byśmy stali mocno dla Niego. Not long ago, one of the leaders of the General Conference had a worship service. Niedawno jeden z przywódców Generalnej Konferencji prowadził nabożeństwo. They said the greatest need among us is for courage. I powiedział, że największą potrzebą ludu jest odwaga. Greatest need is for commitment. Największą potrzebą ludu jest oddanie się, zobowiązanie. And here God is begging for us to stand firm for Him. I Bóg prosi, abyśmy trwali mocno w Nim. Back in the Hebrew days, Hebrew language. W języku hebrajskim. The Hebrews had root words for God. Hebrajski ma takie rdzenie wyrazu dotyczące Boga. One of the root words they had was the two letters EL. I jeden z nich to litery EL. Or what we just say L. Albo po prostu L. Like for example Elohim. Na przykład Elohim. This is the name for God. Jest to imię Boga. And the Jews would often include this root word in when they were naming their children. I ludzie i Żydzi często umieszczali ten rdzeń, gdy nadawali imiona swoim dzieciom. Like for example the name Daniel. Na przykład Daniel. Or God is my judge. To oznacza Bóg jest moim sędzią. There is the name Joel. Joel. God is the true God. Bóg jest prawdziwym Bogiem. Samuel, my God has heard. Samuel, mój Bóg wysłuchał. Ezekiel, God will strengthen His people. Ezechiel, Bóg wzmocni swój lud. They also had another root word. Jest jeszcze inne słowo. That was the two letters A-H. A-H. Or that of, for example, the name Jehovah. Na przykład Jehova.
And they name, we had some names in the scriptures. I znajdujemy w Biblii imiona. Isaiah. Izajasz. Jehovah is my savior. I to oznacza, Jahwe jest moim zbawicielem. Jeremiah, God is exalted. Jeremiasz, Bóg jest wywyższony. Zachariah, God is remembered in my heart. Zachariasz, pamiętam o moim, moje serce pamięta Bogu. Zedekiah, God is my righteousness. Zedekiah. Czy ktoś pomoże? He was the last king of Israel. Jak? Zedekiasz. Bóg jest moją sprawiedliwością. Zedekiah happened to be the last king of Israel. Był ostatnim królem Izraela. The last king after Nebuchadnezzar had taken over. Ostatnim królem po Nebukadnezarze. There are three other guys that you might remember. Mamy tutaj trzy osoby, prawdopodobnie, które pamiętacie. One is Hananiah, God is gracious. Hananiasz, Bóg jest łaskawy. Mishael, who is God? Mishak, kim jest Bóg? Azariah, God is keeper. Azariasz, Bóg zachowuje. You know these guys by Shadrach, Meshach and Abednego. Znamy ich pod imionami Szadrach, Miszak, Abednego. I'd like to take a look at them for a few moments this evening. Chciałbym, byśmy tym osobom się przyjrzeli przez pewien czas dzisiaj wieczorem. Nebuchadnezzar had had a vivid dream. Nebukadnezar miał sen. And in the dream he saw this great image. I w śnie pojawił się posąg. And he couldn't remember his dream. Nie mógł sobie przypomnieć swojego snu. And he called everybody to try and get a hold of this dream and know what it was all about. I wezwał różnych ludzi, by wyjaśnili mu, czego on mógł dotyczyć. And in the dream he saw this head of gold. I w tym śnie zobaczył głowę ze złota. The breasts of silver. I ramiona ze srebra. And the legs of the thighs of brass. I biodra z miedzi. The legs of iron. Nogi ze srebra. The feet mixed with iron and clay. Stopy były mieszaniną żelaza i gliny. And he tried calling everybody together to find out what this dream was. I wezwał wszystkich, by wyjaśnili mu, czego dotyczył ten sen. He couldn't even remember the dream. Nie mógł dobrze nawet sobie tego snu przypomnieć. And you know the story. Znacie tą historię dobrze. Finally Daniel came. W pewnym momencie pojawił się u niego Daniel. And Daniel took the time to pray to the Lord. Daniel poświęcił czas na modlitwę do Boga. And he said, God, would you please reveal to us Nebuchadnezzar's dream? I modlił się, Boże, czy mógłbyś objawić nam sen Nebukadnezara? And God not only revealed the dream, but he interpreted it also. A Bóg nie tylko objawił ten sen, ale także go dał wykład. And Daniel showed up in Nebuchadnezzar's courtroom the next day. I następnego dnia Daniel stanął na dworze Nebukadnezara. And he told the king. I powiedział do króla. I am not able to tell you the dream. Nie jestem w stanie opowiedzieć ci snu. But there is one in heaven that can. Ale jest Bóg w niebie, który może. And he said he went and explained the entire dream. I wówczas wyjaśnił ten sen. And then he said, Nebuchadnezzar, you are this head of gold. I powiedział, Nebukadnezarze, ty jesteś tą głową ze złota. And there's one in the kingdom that's coming after you that will be inferior. Ale jest królestwo, które nadchodzi po tobie. That's represented by the breast, the chest of silver. I jest ono reprezentowane przez ramiona. And then there'll be coming a kingdom after that. Ale potem będzie następne królestwo. That will be even more inferior. I to będzie jeszcze bardziej agresywne. Then there'll be a strong kingdom represented by the legs of iron. I wówczas nastanie silne królestwo reprezentowane przez nogi z żelaza. Then you saw the feet that was mixed with iron and clay. I wówczas zobaczyłeś stopy, które były mieszaniną gliny i żelaza. You saw the rock cut out without hands come and smash it in the feet. I zobaczyłeś, jak skała nadlatuje i uderza go w stopy. And it completely destroyed the image. I niszczy ten posąg. And that rock represents the great kingdom of our God. I ta skała reprezentuje wielkie królestwo naszego Boga. That day when he comes again.
I w tym dniu, kiedy on powróci ponownie, well, 20 years went by, minęło 20 lat. And Nebuchadnezzar, a kind of gave worship to God. I Nebukadnezar w pewnym sensie oddawał chwałę Bogu. But he didn't fully give his heart to God. Ale w pełni nie oddał swojego serca Jemu. And finally one day he decided he was going to make himself an image. I pewnego dnia postanowił, że uczyni posąg. God had already warned him. Bóg go przestrzegał. He said that you need to come down. I powiedział, musi się uspokoić. You need to humble yourself. Musisz spokornieć. See, Nebuchadnezzar didn't understand that God had given him this kingdom. Nebukadnezar nie mógł zrozumieć, że królestwo, którym władał, pochodziło od Boga. And so Nebuchadnezzar decided he was going to build his own image. Więc postanowił wybudować sobie Boga. And he was going to build it out of solid gold. I chciał go zrobić ze szczerego złota. And he was going to have all the people that were anybody to come out here to the great plain of Shinar. A później rozkazał wszystkim ludziom, by przyszli. And there were anybody that had any position in his government was going to be there. I wszyscy ludzie, którzy piastowali jakiekolwiek urzędy, mieli tam się znaleźć. There was a king of Judah by the name of Zedekiah. Istniał wówczas król Judei Sedekiasz. And he had been placed in government by Nebuchadnezzar. I został on umieszczony w rządzie Nebukadnezara. Remember, his name means God is my righteousness. Pamiętacie, jego imię brzmiało Bóg jest moją sprawiedliwością. And Zedekiah was a leader under Nebuchadnezzar. I Sedekiasz był jednym z przywódców u Nebukadnezara. Nebuchadnezzar had put him on the throne. Nebukadnezar umieścił go na tronie, tak. So one problem, Zedekiah refused to do what God asked him to do. Jedyny problem był taki, że Sedekiasz wyparł się tego, co Bóg pragnął dla niego. God had instructed Jeremiah to tell Nebuchadnezzar what to do. Bóg poinstruował Jeremiah? Mm-hmm. Jeremiasza, aby powiedział Sedekiaszowi, co ma czynić. And Zedekiah refused. Ale Sedekiasz się wyparł tego wszystkiego. But now that day was coming when Nebuchadnezzar was inviting everybody to worship this image that he had erected. I teraz Nebukadnezar rozkazuje wszystkim, aby przyszli i oddawali cześć posągowi. It is probable that Zedekiah was there that day. Jest całkiem prawdopodobne, że Sedekiasz znalazł się w tamtym miejscu, w tamtym dniu. And who knows how many other Jews were among the crowd. I nikt nie wie, ile innych Żydów znajdowało się w tłumie, który tam się zgromadził. Finally the great crowd assembled. W końcu ten tłum tam się zgromadził, cały. And instructions were given. I była podana instrukcja. As soon as you hear the music playing, gdy tylko słyszycie, gdy muzyka zabrzmi, you are to bow down and worship this great image. Macie paść na kolana i oddawać cześć temu posągowi. Thereby giving honor to Nebuchadnezzar. W ten sposób mieli oddać chwałę Nebukadnezarowi. The music began to play. I muzyka została zagrana. And everybody started bowing down. I wszyscy zaczęli klękać. All except for three guys. Wszyscy z wyjątkiem trzech ludzi. Everybody was kneeling except for one guy over there. Wszyscy klęczeli z wyjątkiem jednego człowieka tutaj. And there is Shadrach standing head unbowed. To był Szadrak, stał z głową wysoko do góry. And I imagine some of the people that were kneeling around him were saying, get down, what's the matter with you, you idiot? I wyobraźcie, że niektórzy z tych ludzi, którzy klęczeli, krzyczeli do niego, klękaj, co się z tobą dzieje? They're gonna kill us all if you don't get down. Zabiją nas wszystkich, jeżeli nie klękniesz. I imagine even some of the Jews that were there in that crowd. Wyobrażam sobie, że nawet Żydzi, którzy byli w tym tłumie, were probably the most angry with Shadrach. Prawdopodobnie byli bardzo źli na Szadraka. Get down, they'll kill us all. Klękaj, bo nas wszystkich zabiją. And then somebody noticed over in the middle there was Meshach. I wówczas w środku tłumu zauważono Meshacha. He's also standing.
On również stał. Head unbowed. Z głową wyprostowaną. And then they notice Abednego up another place. I w innym miejscu znalazł się Abednego. And these three guys are standing. I ci trzej mężczyźni stoją. You know, they could have rationalized the situation. Wiecie, mogli przeanalizować tą całą sytuację. They could have said, you know, I will bow down, but I will not be worshiping the image. I powiedzieć, ja uklęknę, ale nie będę oddawał chwały temu posągowi. I'll just be bowing, praying to the king of the universe. Po prostu uklęknę sobie i będę modlił się do Króla Wszechświata. But these guys refused to even do that. Ale oni odmówili nawet uczynić taką rzecz. And I imagine many of the people in the crowd, get down. I wyobrażam sobie tych ludzi w tłumie mówiących, klękaj. The Jews are unpopular as it is. The Jews here in this crowd are very unpopular. Mm-hmm. Żydzi tutaj, postawy tych ludzi są bardzo niepopularne. You've got to get down. Musicie się uniżyć. But they keep standing. Ale oni stali. Because they wanted to obey the voice of the Lord. Dlatego, że chcieli być posłuszni głosowi Boga. They full well knew that they would be thrown in the fiery furnace if they didn't bow. Wiedzieli, że zostaną wrzuceni do pieca ognistego, jeżeli nie pokłonią się. Those instructions had already been given. Dlatego, że takie instrukcje były podane. Finally, the guards rushed and grabbed those three guys out of the crowd. Straż chwyciła tych ludzi i wyciągnęła z tłumu. And they brought them in before Nebuchadnezzar. I przeprowadzono ich do Nebukadnezara. Now, Nebuchadnezzar knew these fellows pretty well. Nebukadnezar znał tych ludzi dosyć dobrze. He had tested them himself. Dlatego, że sam ich wybierał. And he had found them 10 times wiser than everyone else. I zauważył, że są 10 razy mądrzejsi od wszystkich innych. And so he knew who these gentlemen were. Tak więc wiedział, kim są. And there he is. They're standing there before Nebuchadnezzar. I stoją teraz przed Nebukadnezarem. I can imagine Nebuchadnezzar saying, "Now, gentlemen." Wyobraź sobie, jak Nebukadnezar do nich przemawia. Panowie. Let's not get fanatical here. Może nie bądźmy fanatykami. Look at all I've done for you. Pomyślcie o tym wszystkim, co uczyniłem dla was. I have given you high places of honor. Umieściłem was na wysokich stanowiskach. You are captives in this country, remember? Jesteście niewolnikami w tym kraju. You are slaves here. Jesteście poddanymi mi. And here I've given you this place of honor, even as a slave. I wywyższyłem was pomimo tego, że byliście niewolnikami. You've become one of my rulers. Staliście się jednymi z rządców w moim kraju. Just do it for me. Uczyńcie to dla mnie. And they refuse. Ale oni odmówili. And finally he gets angry with them. Zezłościł się na nich. And he says, "Listen. Bow down and worship or you're going to be thrown in the fiery furnace." I powiedział: "Klękajcie i oddajcie chwałę albo będziecie wrzuceni do pieca ognistego." And they said, "Oh, Nebuchadnezzar." A oni powiedzieli: "O Nebukadnezarze." "We don't need to give you an answer concerning this." Nie musimy cię udzielać odpowiedzi. "Our God is able to save us out of that furnace." Nasz Bóg jest w stanie nas wyzwolić od tego pieca. But if he doesn't, we want you to know that we will not bow down and worship that image. Ale nawet jeżeli nie, to chcemy byś wiedział, że nie klękniemy po to, by oddawać cześć temu posągowi. I like that kind of faith, don't you? Bardzo mi się podoba taki rodzaj wiary, a wam? They're not saying to God, "Now you better take care of us." Nie mówią do Boga: "Lepiej się zajmij nami." I had a friend of mine. Mam przyjaciela. I was teaching English in Korea. Gdy uczyłem angielskiego w Korei, he was teaching Bible. On nauczał Biblii. And he was preaching to us one day. I pewnego dnia przemawiał do nas. He's preaching to all the students at our school. Przemawiał do wszystkich uczniów w naszej szkole. And he was talking about faith. I mówił na temat wiary. And he was saying, "Now I'm walking down the street." I wówczas powiedział: "Wychodzę na ulicę." "And big old dark clouds are coming over top of me." I wielkie czarne chmury gromadzą się nade mną. "Great big storm clouds." Wielkie chmury burzowe. "Lightning starts to flash." Zaczynają pojawiać się błyskawice. "Old thunder starts roaring." Pojawiają się grzmoty. "And I just say, 'God, don't let it rain.'" Ja mówię: "Panie, spraw, by nie padało. Don't let it rain until I get home." Proszę cię, by nie padało, dopóki nie dostanę się do domu. And he said, "It won't rain." I powiedział, że nie padało. "Because I have faith."
Dlatego, że miał wiarę. And I go, no way. Ja pomyślałem, to niemożliwe. That's not faith. Przecież to nie jest wiara. Since when do you become God? Od kiedy ty się stałeś Bogiem? And you start telling God what to do. I Bogu teraz mówisz, co on ma czynić. You know, we start ordering him around. Zaczynamy mu rozkazywać. God, clean up my room. I don't feel like it today. Boże, posprzątaj pokój, nie mam dzisiaj na to ochoty. And God, will you wash the dishes while you're at it? Boże, czy mógłbyś zmyć naczynia, skoro tam już jesteś? And God, I could sure use $1 million. Boże, potrzebuję $1 million. And why don't you make it $2 million while you're at it? A jeżeli jesteś już w stanie, to daj mi 2 miliony. And God, I need a wife, you know? Boże, potrzebuję żonę, wiesz? So, come on, get with it. What's the matter with you? Więc szybciej, daj, no co z tobą? We become the God, and God becomes the servant. My stajemy się bogami, a on staje się służącym naszym. And we think we know what's best. Bo nam się wydaje, że wiemy, co jest dla nas najlepsze. That is not faith. To nie jest wiara. Let me tell you another story now. Kolejna historia. I was 3 years old. Miałem 3 lata. My little sister was 1 year and a half. Moja mała siostra miała 1,5 roku. And we were visiting my grandmother. I odwiedzaliśmy moją babcię. And she decided that she was going to take us out on the streetcars. Postanowiła, że zabierze nas na ulicę. You know what a streetcar is? No. Streetcar is like a passenger train that goes through the city. Taki tramwaj, który obwozi turystów po mieście. And it just kind of, it's like a bus system, like a city bus, but it's on a track. To jest coś takiego jak autobus miejski, tylko w celach turystycznych. And so she took us, she decided to just take us on a ride of the city of Baltimore. I chciała nas zabrać na taką przejażdżkę po mieście Baltimora. And so we were waiting there, holding grandma's hand. I czekaliśmy, trzymaliśmy babcię za rękę. Just a beautiful sunny day. Był to piękny, słoneczny dzień. And grandma... we called her mamam. Mamam? Mamam, yeah. I my babcię nazywaliśmy mamam. Mamam had a box in her hand. Miała pudełko w swoim ręku. She also had a package, a lunch that she had packed. Miała tam lunch, który spakowała. And we were gonna eat lunch on the streetcar. I w tym tramwaju mieliśmy sobie zjeść lunch. And in that box that she had, we knew there were some delicious cupcakes. I wiedzieliśmy, że w tym pudełku są wspaniałe ciastka. And oh, I loved cupcakes. I ja bardzo je lubiłem. And so we're waiting there, and finally the streetcar came. No i czekaliśmy, i ten tramwaj w końcu przyjechał. And for some crazy reason. I z jakiegoś niewiadomego powodu. I got terrified. Przeraziłem się. And I'm going, no! I zacząłem krzyczeć. I remember it to this day being so afraid. I pamiętam, że tego dnia strasznie się bałem. And I refused to get on there. I odmówiłem wsiąścia do środka. So she decided to take us on the city buses instead. Więc postanowiła, że wsiądziemy do autobusu miejskiego w zamian. We drove all around the city that afternoon. I wtedy po południu jeździliśmy sobie po mieście. And finally we got off the bus. Wysiedliśmy z autobusu. It was about 2 kilometers from my mom's house. Znajdowało się, to miejsce było oddalone około 2 kilometrów od babci domu. And we had to walk that distance. I musieliśmy ten odcinek drogi przejść piechotą. You know, it's very difficult to walk with a 3-year-old and a year and a half. Jest strasznie trudno spacerować z 3-latkiem i 1,5-latkiem, 1,5-rocznym dzieckiem. You know, we're just walking along slowly. I szliśmy bardzo powoli. And she's waiting for us, holding our hands. I czekała na nas i trzymała nas za ręce. But these great big black clouds have been coming over the sky. Te wielkie czarne chmury zaczęły pojawiać się na niebie. And there was lightning and thunder happening. I zaczęło błyskać i nawet było słychać grzmoty. And my grandmother's really getting worried. I babcia zaczęła się martwić. She's going, oh dear. Powiedziała, oh my, oh my, yes, no, this is terrible. Ojejku, będzie strasznie. Ojejku, yeah. And she goes, oh no, this is awful. Ja, to straszne. And she started saying, stay up there, rain.
I powiedziała: deszczu, pozostań tam, gdzie jesteś. Don't come down until we get home. Nie spadaj tutaj na ziemię, dopóki nie powrócimy do domu. And she started praying. I zaczęła się modlić. Dear God, will you please keep the rain up there until we get home? Drogi Boże, proszę Cię, powstrzymaj ten deszcz, dopóki nie wrócimy do domu. We really need your help. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. And here she is with these two little children. I znajduje się tam z dwójką tych małych dzieci. And we're walking along as fast as we can. I idziemy tak szybko, jak potrafimy. Lightning and thunder, boom. I znowu błyskawice i grzmoty. And we're still walking along. A my wciąż sobie spacerujemy. And she's saying, rain, stay up there. I ona mówi: deszczu, pozostań tam, gdzie jesteś. Dear God, please keep us. Proszę Boże. We finally got right outside her apartment. Byliśmy tuż przed jej domem. And outside her apartment there was this little there were three steps that went up to her apartment. I tuż przed jej domem przy wyjściu były trzy schodki. And there was a little porch there. I znajdowała się też mała weranda. That was covered, it was covered over with a roof. Która była pokryta dachem. And we got up there, we got to the steps. I postawiliśmy nasze nogi na stopniach. And we went one step, jeden, two steps, drugi krok. And as soon as our feet touched the very top step underneath the, i gdy nasze stopy dotknęły ostatniego stopnia, it was like an entire wall of water just went. Nagle mnóstwo wody z nieba chlusnęło. Tak nagle. And we turned around and wow. Odwróciliśmy się zaskoczeni. I'll never forget that. Nigdy nie zapomnę tego momentu. Because God did hold that water up there. Dlatego, że Bóg naprawdę powstrzymał tą wodę tam w górze. And as soon as we just got underneath the roof, blammo. I gdy tylko dostaliśmy się pod dach, to wszystko lunęło. I remember my little heart being very stirred because God had answered our prayers. Pamiętam, że moje małe serce było bardzo poruszone, ponieważ Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. We weren't commanding God. Nie rozkazywaliśmy Bogu. And we're not demanding anything. I nie domagaliśmy się niczego. We were just saying, God, would you please keep the rain up there? Po prostu prosiliśmy Jego, by powstrzymał ten deszcz. And he did. I on to uczynił. He honored our little prayers. Wysłuchał naszych małych modlitw. If we had gotten wet, we would have probably laughed and just said, you know, it was fun. Gdybyśmy zmokli, prawdopodobnie byśmy się śmiali i potraktowali to jako dobrą zabawę. And look at what Shadrach, Meshach and Abednego have here. I teraz patrzcie na Szadracha, Miszaka i Abednego. They say, hey, look, God is able to save us from the fiery furnace if he wants to. Mówi: Bóg jest w stanie wyzwolić nas z tego pieca, jeżeli będzie miał takie pragnienie. But if he doesn't, ale nawet jeżeli nie, and we die in that thing, i umrzemy w tam, we want you to know this. Chcemy, byście wiedzieli to. We would never bow down and worship that image. Nigdy nie pokłonimy się, nie będziemy dawali chwały temu posągowi. Even if you give us half your kingdom, we won't do it. Nawet jeżeli oddasz nam połowę swojego królestwa, tego nie uczynimy. Oh, Nebuchadnezzar got so angry. I teraz Nebukadnezar się zezłościł bardzo mocno. Throw those guys in the fiery furnace. Wrzućcie ich do pieca. But make it seven times hotter. Ale rozpalcie go siedem razy bardziej. And they made it seven times hotter. I tak uczyniono. And they threw those guys in the fiery furnace. I wrzucono do tego pieca ognistego. And the men that threw them in there perished. I ci ludzie, którzy wrzucili ich do pieca, zginęli. And Nebuchadnezzar's thinking, a Nebukadnezar pomyślał: got rid of that man, that got rid of that bunch. Pozbyliśmy się tego problemu. And then, i wówczas, he starts looking over in the flames again. Zaczął wpatrywać się w te płomienie. The Bible says that they were thrown in fully clothed. I Biblia mówi, że zostali wrzuceni tam odziani, w ubraniu. What does that say to you? Co wam to mówi? I mean, it says to me that even the clothes we wear, jak dla mnie, nawet ubrania, które nosimy, must pass through the fire. Muszą przejść próbę ognia. The clothes we wear must give a testimony to Jesus. Ubrania, które nosimy, powinny wydać świadectwo na temat Jezusa Chrystusa. Now Nebuchadnezzar's eyes start bugging out of his head. I wtedy oczy Nabukadnezara otworzyły się szeroko. And the crowd begins to look. I tłum zaczął spoglądać. They're probably still down on their knees. Prawdopodobnie w dalszym ciągu trwali na swoich kolanach. But they can't resist looking.
ale nie mogli powstrzymać się przed patrzeniem. If Zedekiah was there that day, gdyby Zedekiasz znajdował się w tamtym miejscu wówczas, I wonder how he felt. Zastanawiam się, jak on się musiał czuć. What about the other Jews that were there? A co odnośnie pozostałych Żydów, którzy tam się znajdowali? And they see these three guys in the fiery furnace. I widzieli tych trzech mężczyzn w tym ogniu, piecu ognistym. Wait. Ale poczekajcie. There are four. Ich teraz było czterech. And Nebuchadnezzar said, what? I thought we only threw three guys in there. I Nebukadnezar mówi, wydawało mi się, że wrzuciliśmy trzech. But there are four. A jest ich tam czterech. And notice what he says in the Bible. I wiecie, co jest napisane w Biblii? He says the fourth is like the Son of Man. Jest napisane, że czwarty przypomina Syna Człowieczego. It's interesting. He uses the expression Son of Man. Ciekawy jest ten zwrot, Syn Człowieczy. That expression is not even used until the New Testament. Ten zwrot nie jest używany już do czasu Nowego Testamentu. So where in the world had he seen this man before? Więc gdzie, kim był ten człowiek? Remember, he saw that rock come down and smash the image. Gdzie on widział tego człowieka wcześniej? Pamiętacie tą skałę, która z nieba spadła i uderzyła posąg? He saw Jesus Christ in the clouds of glory. On zobaczył wtedy Jezusa Chrystusa na obłoku chwały. And now he turns around and there he is again. I teraz odwrócił się ku piecowi i zobaczył, że ponownie go zobaczył. Did you ever wonder what Jesus might have said to Shadrach, Meshach and Abednego? Czy domyślacie się, co Jezus mógł powiedzieć Szadrakowi, Miszakowi i Abednemu? I don't think he just stood there. Nie wydaje mi się, żeby tylko sobie stał w tym piecu. I think he probably went over there and threw his arms around those guys. Wydaje mi się, że poszedł i objął tych mężczyzn. Said, gentlemen, thanks for standing up for me. Panowie, dziękuję, że staliście, wytrwaliście we mnie. I wonder how long they talked to Jesus. I ciekawe, jak długo mówili, rozmawiali z Jezusem. Can you imagine the other Jews in the crowd? Czy potraficie sobie teraz wyobrazić tych Żydów w tłumie? Everyone now has forgotten about the image. Wszyscy teraz zapomnieli o tym posągu. There's something more powerful to look at. Było coś znacznie mocniejszego, na co mogli spoglądać. And they begin stretching, looking, trying to see. I zaczęli wyciągać swoje szyje, by zobaczyć, co tam się dzieje. I wonder if one of the Jews decided he too wanted to get into the fiery furnace. I zastanawiam się, czy inni Żydzi nie mieli zamiaru wskoczyć do tego pieca. Because now the fiery furnace has become a paradise. Dlatego, że teraz ten rozpalony piec stał się rajem. Listen to me now. Posłuchajcie mnie. Any place that Jesus is there is paradise. Każde miejsce, w którym znajduje się Jezus, jest rajem. Could be hard times in your life. W waszym życiu mogą się pojawić trudne chwile. But Jesus says, I will go through the hard times with you. Ale Jezus powiedział, będę z tobą, gdy będziesz przez nie przechodził. It's going to be paradise. I będziesz wtedy w raju. There are hard times coming up ahead. Trudne czasy nadchodzą. But Jesus promised, I will never leave you nor forsake you. Ale Jezus mówi, nigdy cię nie opuszczę, ani nigdy cię nie zapomnę. You may be thrown in prison. Możesz być umieszczony w więzieniu. But as long as Jesus is there, it is paradise. Ale tak długo, gdy Jezus jest z tobą, jesteś w raju. May God open our eyes that we can see him all around us. Niech Bóg otworzy nasze oczy, abyśmy zawsze go widzieli w pobliżu. Finally Nebuchadnezzar says, guys, come on out of there. Teraz Nebukadnezar woła, wyjdźcie z tego pieca. Moments before Shadrach, Meshach and Abednego didn't want to go in, I'm sure. Jeszcze nie tak dawno temu tych trzech ludzi nie chciało tam wchodzić. Now I bet you they don't want to come out. Teraz założę się, że nie chcieli z niego wychodzić. Would you? Chcielibyście? You're standing there with the King of the Universe? Stoicie tam z Królem Wszechświata? And again, Nebuchadnezzar might have said, you guys, come on out! I Nebukadnezar po raz kolejny mówi, wyjdźcie! And I imagine Jesus said, guys, I'm sorry, you have to go. I wyobrażam sobie, gdy Jezus mówi, przykro mi, ale musicie już iść. Oh man, we don't want to go. Ale nie chcemy wychodzić. We want to talk to you some more. Chcemy jeszcze z tobą rozmawiać. Sorry, you better go on out. Lepiej idźcie już. And so out they come. Tak więc wydostali się z tego pieca. And everybody comes to examine them. I wszyscy przychodzą, by ich obejrzeć. They've forgotten all about that image now. Zapomnieli o tym posągu.
And they smell the clothes. I wąchają ubrania. No smoke. Nie czują żadnego dymu. The only thing that's gone is that Babylonian rope. Jedyna rzecz, która zniknęła, to były te babilońskie liny. The thing that had tied them up. Te sznury, którymi byli związani. And now Nebuchadnezzar says, I now make a new proclamation. I teraz Nebukadnezar mówi, uczynię nowe nowe obwieszczenie. No one is to say anything bad about the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Nikomu nie wolno powiedzieć niczego złego na temat Boga Szadraka, Miszaka i Abednego. Because he is the most high. Dlatego, że jest najwyższym Bogiem. You see, Nebuchadnezzar had built a very high statue. Widzicie, Nebukadnezar zbudował bardzo wysoki posąg. His God was high. Jego Bóg był wysoki. But now he said, Shadrach, Meshach and Abednego's God is the most high. A mówię, ale teraz Bóg tych trzech jest jeszcze wyższy, najwyższy. God is still inviting us to come on home with him. Bóg zaprasza nas, byśmy wstąpili do jego domu. In fact, he promises us in the book of Revelation. Obiecał nam w Księdze Objawienia. To him who overcomes. Temu, który będzie zwycięzcą. I will grant to eat from the tree of life, which is in the garden, the paradise of God. Gwarantuję jedzenie z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga. Revelation 2:7. I want to tell you a story about my other grandmother. Jeszcze jedna historia o mojej drugiej babci. My other grandmother used to make wedding dresses. Moja druga babcia szyła suknie ślubne. And one day she decided to make this doll. Pewnego dnia postanowiła zrobić lalkę. You see, my grandfather was what we call a penny pincher. Mój dziadek był penny pincher. That means he was very frugal. He saved his money. Mój dziadek był bardzo lubi oszczędzać pieniądze. Szczypał się z każdym groszem. Skąpcem, dziękuję. There we go. He just didn't. He wanted to hold on to money all the time. Chciał trzymać w swoim ręku pieniądze. And my grandmother would need to go buy groceries. A moja babcia musiała czasami iść robić zakupy. But my grandfather wouldn't let her have any money. Ale mój dziadek nie chciał jej dawać żadnych pieniędzy. And she would always have to go to him and say, I need money for the groceries. I często musiała iść do niego mówić, potrzebuję jakieś pieniądze na zakupy. And he'd go, how much do you need this time? Ile teraz potrzebujesz pieniędzy? And he'd give her the money. I dawał jej pieniądze. And then she'd go to the grocery store. A wówczas ona szła do sklepu. And then she'd come back again. I wracała. And he would be there, where's the change? I on pytał się, gdzie jest reszta? Good. Not good. So she'd have to fork over all the money. Wtedy sięgała i wyciągała resztę pieniędzy. Well, she got tired of that. Ale zmęczyła ją ta cała sytuacja. And she's going, I should be able to take care of money. I powiedziała, ja powinnam się zajmować pieniędzmi w naszej rodzinie. Besides, my grandmother was 11 years older than my grandfather, you know. Moja babcia była 11 lat starsza od mojego dziadka. Anyway, that's unusual, but they to loved each other. To dosyć niezwykła rzecz, ale bardzo się kochali. Anyway, one day she made this doll. I pewnego dnia zrobiła lalkę. And she got my grandfather to help. I prosiła dziadka, by pomógł they jej. Took a piece of metal and made it like an upside down ice cream cone. Wzięli jakiś tam metal, wyglądało to jak taki rożek na lody odwrócony do góry nogami. Put a bottom in it. Umieścili tam spód. Then they took the body of a doll and put it on the top. Wzięli teraz inną lalkę i umieścili na tym stożku. And then she took pieces from the wedding dress and made a beautiful doll, a beautiful bride doll. I wtedy brała kawałki materiału i uczyniła wspaniałą pannę młodą lalkę. The next day, after my grandfather went to work, następnego dnia, gdy dziadek poszedł do pracy, my grandmother took a little saw and she cut a hole in the back of that doll. Moja babcia wzięła małą piłę i wycięła dziurkę na dole tej lalki. And she put it right there by the door of the kitchen. I postawiła przy drzwiach przy kuchni. Then she'd go and say, I need money for groceries. I wówczas mówiła, potrzebuję pieniądze na zakupy. Oh, she went to get groceries. Szła do miasta. Back again. Wracała.
And when she got inside, she would take some of the change. I kiedy wracała, brała część reszty. Put it inside the doll. I wkładała do tej lalki. And then my grandfather would say, "All right, where's the change?" A dziadek się pytał, gdzie jest reszta? She'd give it to him. Dawała, oddawała mu. And slowly the money started creeping up inside this doll. I wkrótce w tej lalce było coraz więcej pieniędzy. Until pretty soon it was completely full. I w pewnym momencie była całkowicie pełna. Well, my grandfather, as he got older, i mój dziadek, gdy się starzał, he wasn't so much of a penny pincher. Już nie był takim skąpcem. And pretty soon he started putting money in the doll too. I wkrótce też zaczął wkładać pieniądze do tej lalki. Many years went by. Minęło wiele lat. And my oldest sister was getting ready to get married. I moja starsza siostra przygotowywała się do ślubu. And my grandmother decided to open that up and give her the money. I babcia postanowiła otworzyć tą lalkę i dać jej te pieniądze. So that day I remember we opened that doll up and poured all the money on the table. I pamiętam, że w tamtym dniu otworzyliśmy tą lalkę i rozsypaliśmy pieniądze na stole. And there were all these old coins in there. I znajdowało się tam mnóstwo starych monet. And I was very interested in coins at that time. A w tamtym czasie bardzo interesowałem się monetami. I started looking through all these old coins. I zacząłem przeglądać je wszystkie. Whoa! 1904. 1904. I put it in my pocket. I wkładam do swojej kieszeni. 1912. 1912 rok. And I started getting all these old coins out. I zacząłem brać te wszystkie stare, wyciągać te wszystkie stare monety. And then I gave my sister paper money. A mojej siostrze oddałem pieniądze, które były papierowe. One morning before school. I pewnego ranka tuż przed szkołą. I was in fifth grade. Byłem w piątej klasie. I was about 10 years old. Miałem około 10 lat. I was going through these old coins. Przeglądałem te swoje stare monety. And there I picked out one of the pennies that I had gotten. I wówczas wziąłem jedną centówkę. It's the smallest coin that you can get in American money. Jest to najmniejsza moneta w Stanach Zjednoczonych. And it sat on there 1943. I było tam napisane 1943 rok. And it was made of copper. I była zrobiona z miedzi. Now, when I was just 10 years old, kiedy miałem 10 lat, you could buy a piece of bubble gum with a one penny. Za jednego centa można było kupić gumę do żucia. You know, bubble gum you put in there. Wiecie, wkładacie do buzi. And so I looked at this coin. Popatrzyłem, przyjrzałem się tej monecie. And something in the back of my mind said 1943. I coś mi zaświtało w głowie 1943. That's very, and it's copper. I jest z miedzi. You see, that was during the war. To się działo w czasie II wojny światowej. And they made all of the pennies out of steel that year. W tamtych latach wszystkie monety czyniono ze stali. But this was made of copper. Ale ta była zrobiona z miedzi. I'm rich. I pomyślałem, jestem bogaty. Oh, I was so rich. Jestem bogaty. I went running down to my mother. Pobiegłem do mojej mamy. And she was cooking in the kitchen. Ona gotowała wtedy w kuchni. And I said, "Mom!" I krzyczałem, mamo. I'm rich. Jestem bogatym człowiekiem. And she looked at me like my penny. I popatrzyła na tą jedną centówkę. And she looked at me. Popatrzyła na mnie. She's going, he's lost his marbles, huh? Zwariował. She says, what do you mean you're rich? Co masz na myśli, mówiąc, że jesteś bogaty? You can only buy a piece of bubble gum with that. Za te pieniądze możesz kupić sobie tylko gumę do rzucia. I said, no. Powiedziałem, nie. This isn't just any penny. Nie, nie jest to zwykła moneta. This is a very special penny. Jest ona szczególna. It's worth thousands of dollars, maybe. Jest, jej wartość sięga tysięcy dolarów. Oh. I can buy a new bicycle. Kupię sobie nowy rower. No. Nie. I can buy a motorcycle. Kupię sobie motor. No. Nie, nie, nie. I can buy a new sports car. Kupię sobie nowy samochód sportowy. Just all over the place. Będę jeździł wszędzie. No.
Nie. We can buy a new house. Kupimy sobie nowy dom. Oh, I was so excited. I byłem bardzo podekscytowany tymi uszami. And I said, can we go to the coin collector today? I powiedziałem, czy możemy iść do filatelisty dzisiaj? We can turn this in. I możemy to sprawdzić. And my mother said, oh, maybe sometime. A mama powiedziała, może pewnego dnia. No, let's go today. Nie, chodźmy dzisiaj. She wasn't very excited. Ją ta myśl nie fascynowała. And I was discouraged. I byłem bardzo zniechęcony wtedy. So I took my penny and I went to school. Wziąłem moją jedną centówkę, poszedłem do szkoły. And I went to my friends. Podszedłem do moich przyjaciół. And I said, look. I powiedziałem, I'm rich. Spójrzcie, jestem bogaty. And they all go, man, he's flipped out. Wariuje. He's gone crazy. And I said, no, this is a special penny. Powiedziałem, nie, ta moneta jest szczególna. And they all start going, wow. Nieźle. Ooh, can I see it? Mogę ją zobaczyć? And I watched them very carefully as they were looking at it. I patrzyłem, gdy oni oglądali. And they go, oh, wow. That's really special. Jest naprawdę niezwykła. All except for one of my friends. Wszyscy tak się zachowywali z wyjątkiem jednego mojego przyjaciela. His name was Tommy. Miał na imię Tommy. He says, let me see it. Powiedział, pozwól, że zobaczę. He says, I got one like this at home. Taką też mam w domu. It's not worth anything. Nie, nie ma żadnej wartości. Said, no, no, no. Yours is made of steel. Nie, twoja jest ze stali. But mine is made of copper. Ale moja jest z miedzi. He said, nah. A powiedział, nie. You come on home. Przyjdziesz do domu, pokażę ci. So after school we went to Tommy's. Więc po szkole poszliśmy do domu Tomiego. And he got out his coin collection. Wyciągnął wszystkie swoje monety. He's looking through there. Przejrzał je. Let's see here. No, it's not in that one. Nie, to nie tutaj. Try another one. Ah! Here it is. Mam, jest tutaj. And I looked at it. Patrzę. He had one just like me. I miał taką dokładnie jak moja. Oh. Oh no. Nie, tylko nie to. No new house. Nie będzie nowego domu. No new car. Nie będzie nowego samochodu. No new motorcycle. Nie będzie motoru. Not even a bicycle. Nawet roweru nie będzie. What was I going to do? I teraz. So I went home and I took my penny and I put it back in my jar. Wróciłem do domu i wrzuciłem tą monetę z powrotem do słoika. And I forgot all about it. I zapomniałem o niej. One day, pewnego dnia, I was thinking, you know, I'd like to have a piece of bubble gum. Tak naszła mnie ochota zjedzenia gumy do żucia. So I went to my jar. Poszedłem do słoika. Pulled out a penny. Wyciągnąłem jedną centówkę. I went to the store. Poszedłem do sklepu. And I went and I gave them my money. Dałem moje pieniądze. And they gave me a piece of bubble gum. I dali mi gumę do żucia. And I took that. Wziąłem ją do buzi. You know how you are, you know, you're just kind of. Wiecie, jak to się robi. You get it all there and then you. Then you go, you know, you got to get it good and chewy and get it all nice and. Wiecie, musicie się rozkoszować tym żuciem. Then to jeszcze nie koniec. Ah, oh, no! Tylko nie to. And I chewed that for about 2 hours. I żyłem tą gumę przez 2 godziny. And after about 2 hours. I po tym czasie. It starts tasting like concrete, you know? Zaczęło smakować tak jak beton. And you're just kind of oh, it's terrible. I przestało to być przyjemne. So I went, spit it out. Wyplułem ją. Hard on your jaws. I bolały mnie szczęki. And many years went by. Minęło parę lat. And I forgot all about my coins. Zapomniałem już o tych swoich monetach.
I had become a dean of boys in a high school. Stałem się wychowawcą chłopców w szkole średniej. My wife and I were working at this school. Ja i moja żona pracowaliśmy w tej szkole. And I would every day get the mail for all the boys in the dormitory. I każdego dnia odbierałem pocztę dla chłopców mieszkających w internacie. And I would deliver the mail to the rooms. I rozdawałem listy w poszczególnych pokojach. One day the one boy got this magazine in the mail. I pewnego dnia jeden z uczniów otrzymał czasopismo pocztą. It was all about coins. Było poświęcone monetom. And I turned it over. I przewróciłem pierwszą stronę. And there on the back of the magazine. I na ostatniej stronie tego czasopisma was a picture of my penny. Było zdjęcie tej jednocentówki. And it says right there, great big picture like that. I tam znajdowało się duże zdjęcie. And it said right at the bottom, 1943 copper penny. A pod spodem było napisane jednocentówka miedziana z 1943 roku. And I'm going, ha, there's my penny. Ja pomyślałem, moja jednocentówka. And then I looked at the top. I wówczas popatrzyłem do góry. And it said, we will give you $3,000 if you own this penny. A tam było napisane, damy ci $3,000, jeżeli posiadasz taką monetę. Ah! I couldn't believe it! Nie mogłem w to uwierzyć. I went tearing into the other room. Wyrwałem do drugiego pokoju. I got out my jar. Otworzyłem mój słoik. And I started pouring all my pennies out there. And I I zacząłem wysypywać wszystkie monety. There it is. Mam. Oh, that's not the one. Nie, to nie ta. No, where the... Aha, here it is. Tutaj jest. No, that's not it either. Nie, to też nie ta. Gdzie ona jest? And it wasn't there. I nie znalazłem mi tam. Then I remembered I had another bank that mom had given to me. Przypomniałem sobie, było jeszcze jedno miejsce, jeszcze jeden słoik. And I quick went and got that bank. I pobiegłem tam szybciej. And I opened it up. Otworzyłem. Poured it out. Wysypałem. And it wasn't there either. I tam jej też nie było. And then I realized. I wówczas zdałem sobie sprawę. That I had spent $3,000. Że wydałem $3,000. For one piece of bubble gum. Na jedną gumę. And it still hurts. W dalszym ciągu mnie ten fakt boli. Sometimes I still look in my jar. Od czasu do czasu wciąż otwieram mój słoik. It's still not there. I w dalszym ciągu jej tam nie ma. Come out, I know you're in there. I wołam, wyjdź, wiem, że tam jesteś. But ladies and gentlemen, ale panie i panowie, there are some people in this world. Są ludzie na tym świecie, które czynią jeszcze gorsze rzeczy niż wydają $3,000 na gumę do rzucia. Dlatego, że Jezus mówi, że możecie wejść do Nowego Jeruzalem. Because there are some people that are not going to accept the invitation to go home with Jesus. Ale są pewni ludzie, którzy nie przyjmują tej oferty. But Rahab's going to be there. Rahab tam będzie. She was the prostitute that was inside Jericho when they were marching around it. Była prostytutką w Jerycho, gdy wędrowali wokół niego. And Simon, the priest, is going to be there. Szymon, kapłan tam będzie. He's the one who had led Mary Magdalene into sin. Ten, który poprowadził Marię Magdalenę ku grzechowi. Jonah, that reluctant preacher, is going to be there. Jonah. Jonasz. The one who didn't want to go to Nineveh. Ten, który nie chciał jechać do Niniwy. He'll be there. Też tam się znajdzie. Mary Magdalene, that fallen saint, is going to be there. Maria Magdalena też tam będzie. David, that great covetous murderer, he's going to be there. Dawid, ten straszny morderca, też tam będzie. He was the one who had put Uriah to death. Był tym, który sprawił śmierć Uriasza. Peter, the outspoken fisherman's going to be there. Piotr, niewymowny rybak, też tam się znajdzie. Moses, the hot-headed son of Pharaoh, is going to be there. Mojżesz, syn córki Faraona. That demon-possessed man of the Gerasenes, he's going to be there. Człowiek, który był opętany przez demony,
też tam się znajdzie. The one that Jesus cast all the demons into the pig. Ten, z którego Jezus wyrzucił demony, które weszły w świnie. James and John, the hot-headed sons of thunder, are gonna be there. I Jakub i Jan, synowie gromu, też tam się znajdą. Paul, the murderer of God's people, is gonna be there. Paweł, morderca Bożych ludzi, też tam będzie. Nebuchadnezzar, that proudful monarch, it looks like he's gonna be there. I wygląda na to, że Nebukadnezar też się tam znajdzie. Don't you wanna be there? I wanna be there to see him walk into the New Jerusalem. Czy nie chcielibyście tam być, widząc, jak on wchodzi do nowego Jeruzalem? He thought Babylon was beautiful. Wait till he gets up there. On myślał, że Babilon jest piękny. Naaman, the captain of the Syrian army, is gonna be there. Naaman, kapitan armii syryjskiej. The thief that died right beside Jesus is going to be there. Złodziej, który umierał z Jezusem, też się tam znajdzie. Zacchaeus, that hated tax collector, will be there. Zacheusz, nienawidzony celnik. Ruth, the unbelieving Moabitess, is going to be there. Rut, Moabitka, też się tam znajdzie. Gideon, that weak man, is going to be there. Gedeon, ten słaby człowiek, też tam będzie. Samson, that lust-filled, misdirected judge, is going to be there. Ten człowiek, którego zgubiła pożądliwość. By the grace of God, I'm planning on being there. Dzięki Bożej łasce mam zamiar też tam się znaleźć. Jesus is saying, won't you too be there? Jezus się pyta, czy nie chcielibyście tam się God znaleźć? Wants us in the New Jerusalem. Bóg pragnie, byśmy byli w Nowym Jeruzalem. Now I want to finish with just this one thing here. I chciałbym zakończyć tą rzeczą. It stirs me up every time I read it. Za każdym razem porusza mnie, gdy czytam. It's entitled The Fellowship of the Unashamed. I tytuł jest Wspólnota niezawstydzonych. I hope you can understand this, because it's very dear. I mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jest to bardzo głęboki tekst. I am a part of the fellowship of the unashamed. Is it in Polish? No, I don't. Did you give it to me? Mm-hmm. Really? No, I don't have it. Maybe I should do it tomorrow night. This thing? Mm-hmm. Maybe. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Listen, we have it in Polish, and I'm going to give it to you tomorrow night. Mamy to po polsku i jutro to pokażemy. And so we'll do that for the final thing tomorrow night. But ladies and gentlemen, God tells us, He invites us. Panie i panowie, Bóg nas zaprasza. And He tells us, I want you in the New Jerusalem. I mówi, pragnę, byś był w Nowym Jeruzalem. And He doesn't want anybody else necessarily, more than He wants you. I nikogo nie pragnie bardziej tam niż ciebie. And He's saying, won't you come on home? I mówi, dlaczego nie chcieli... Może wejdźcie do domu. So the invitation has been given over and over and over again. I składa to zaproszenie w kółko. All these people who were terrible people are going to be up there. Te wszystkie osoby, które były tak nieprawe, znajdą się tam. Why? Dlaczego? Because God has cleansed them and changed their lives into something beautiful. Dlatego, że Bóg ich zmienił i oczyścił i zmienił ich życie na coś pięknego. And so we have the privilege of being there. Tak więc mamy przywilej znaleźć się tam. Shall we pray? Módlmy się. Father in heaven. Ojcze w niebie. We thank you, Lord, that you've come on a long, expensive journey that we can have life. Dziękujemy ci za tą długą podróż na ziemię tutaj, dzięki której mamy życie. Thank you, Father, that you paid the price. Dziękuję ci, że zapłaciłeś już cenę. Not only have you paid the price, but you have promised to give us power so that we can have victory. Nie tylko zapłaciłeś cenę, ale dałeś także obietnicę, że odniesiemy zwycięstwo. Father, please give us the courage. Ojcze, daj nam odwagę. To stand up for you. Byśmy stali mocno w tobie. The courage to say yes to you. Odwagę, byśmy zawsze mówili Tobie tak. Help us, Lord, that we won't make any mistakes. Spraw, Panie, byśmy nie czynili żadnych błędów. That we won't miss out on heaven. Byśmy nie zaniedbali nieba. Father, I wonder if there's anybody here tonight that still hasn't given their heart to you. I zastanawiam się, czy są dzisiaj tutaj osoby, które jeszcze nie oddały swojego serca Bogu. And I'm going to invite them to stand to their feet if they will and say, "Yes, God, I want to give you my heart." I chciałbym, aby teraz powstały, jeżeli czują, że chcą oddać swoje serce Bogu.
and say, yes, Jesus, I want to be there. Jeżeli chcą powiedzieć, Panie, pragnę tam się znaleźć. Is there one person here tonight that has never given their life to Jesus before? Czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze nigdy dotąd nie oddał swego serca Jezusowi? You hear the still small voice speaking to your heart. I słyszycie ten cichy głos, który przemawia do waszego serca. Begging and pleading with you to forsake all sin. Proszący, byście jemu się poddali. To release the hold on that Satan has on you. Aby oddalić to wszystko, co szatan pragnie wam wmówić. And to say, Jesus, I want you to be the king of everything in my heart. Jeżeli pragniecie powiedzieć, Jezu, pragnę, abyś był królem w moim sercu. I want you to change my character. Pragnę, byś zmienił mój charakter. I want you to change my whole being inside out. Pragnę, abyś zmienił moją całą istotę. Całkowicie. Is there someone here that still hasn't given their heart to God? Czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze nigdy nie oddał swego serca Bogu? That wants to say yes to Jesus. Osoba, która chce powiedzieć tak Jezusowi. Would you just stand to your feet where you are, just quietly stand. Czy mógłbyś powstać tam, gdzie stoisz? Praise the Lord. Chwała Panu. Anyone else? Czy jeszcze ktoś? Don't let Satan keep you stuck to your seat, ladies and gentlemen. Nie pozwólcie diabłu, by trzymał was na waszych siedzeniach. Satan wants to. He wants to keep you out of heaven. Szatan chce, byście byli z dala od nieba. He wants to keep you from experiencing the peace that comes with knowing God. Chce was powstrzymać od uzyskania pokoju, który pochodzi od Boga. Don't let Satan push you around. Nie pozwólcie diabłu manipulować wami. Anyone else? Czy jeszcze ktoś? Say, Jesus, please take me. Powiedzcie, Jezu, pragnę, weź moje życie. Praise God. Chwała Panu. He wants to make new Shadrachs, Meshach and Abednegos. Pragnie kolejnych Szadraków, Miszaków i Abednego. Anyone else? Czy jeszcze ktoś? Jesus saying, come on home. Jezus mówi, wejdź do domu. Come be my friend. Wejdź i bądź moim przyjacielem. I want you to live with me for all eternity. Pragnę, abyś żył ze mną przez całą wieczność. Talk to him right now. Rozmawiajcie teraz z nim. And the rest of you that know how to pray, pray for the people that are around you. I reszta osób, niech modli się za osobami, które się znajdują koło was. Pray that they won't let this moment pass without giving their hearts to the King of the Universe. Módlcie się, aby te osoby oddały swoje serce Królowi Wszechświata w tej chwili. Is there one more? Czy jest jeszcze ktoś? One more that says yes, praise God. Chwała Panu. Anyone else? Jeszcze. Kolejne osoby. Let Jesus talk to your heart. Pozwólcie Jezusowi przemawiać do waszego serca. Don't push him away. Nie odpychajcie go. Jesus' arms are still open wide. Ramiona Jezusa są szeroko otwarte. Is there another? Czy są jeszcze jakieś osoby? Soon we'll be able to see Jesus face to face in the clouds of glory. Wkrótce będziecie mogli ujrzeć Jezusa przechodzącego w chwale na jego obłoku. Praise God. Chwała Panu. The angels in heaven are saying, "Come on home." Aniołowie w niebie wołają, przyjdźcie do domu. The Holy Spirit saying, come on home. Duch Święty mówi, wejdź do domu. God the Father is saying, come on home. Bóg Ojciec mówi, wejdźcie do domu. Time to be a part again of the kingdom of God. Jest czas stać się częścią Królestwa Bożego. Is there another? Czy są jeszcze jakieś osoby? Father in heaven, we thank you so much that you are still working on hearts. Ojcze w niebie, dziękuję ci, że w dalszym ciągu pracujesz w naszych sercach. And that you are still looking for people that had the courage to stand. I w dalszym ciągu szukasz ludzi, którzy mają odwagę, by powstać. That aren't going to let Satan push them around. Którzy nie pozwolą diabłu dać się popychać.
Father, I pray that you will please bless these folks that have stood tonight. Proszę cię, byś błogosławił tym wszystkim osobom, które wstały dzisiaj tutaj wieczorem. We know there's great rejoicing in heaven. Wiemy, że teraz w niebie jest wielka radość. But we also know that there's great anger in the heart of Satan. I wiemy, że w sercu diabła pojawia się teraz wielka złość. But Lord, we pray that he will not have a place on this campground. Modlimy się, Ojcze, by nie miał tutaj nic swojego na tym kampie. In the name of Jesus, we pray that Satan be bound from this place. W imieniu Jezusa modlimy się, by Satan został wyrzucony z tego miejsca. And help us, Lord, that we'll be able to have a clear connection with you. I spraw, byśmy mieli czystą łączność z Tobą. Is there one more that just is feeling? Czy jest jeszcze ktoś, kto odczuwa? Father, we thank you for the blessings that you've given to us. Ojcze, dziękuję ci za błogosławieństwa, które nam dajesz. We give you the honor and the praise and the glory forevermore. Oddajemy ci chwałę na wieki wieków. Thank you for giving us a chance to be a part of your great family. Dziękujemy ci za tą wielką szansę bycia twoją rodziną. Jesus' precious name. W świętym imieniu Jezusa. Amen. Amen.